Witam Państwa serdecznie na pierwszym z tegorocznych wykładów, na których gościmy Jacka Spędla. Jacek jest prezesem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, również założycielem i prezesem Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, przepraszam najmocniej, jak i również był prezesem Kolibra. Jacek jest absolwentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, jak i również doktorantem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I już był. Mógł zaktualizować w takim razie do oceny graficznej. Przedstawi nam ciekawy wykład pod tytułem Jak sprzedać wolność. Zapraszam. Dziękuję bardzo Zbyszek za przedstawienie mnie i tą krótką informację. Dziękuję Ci za zaproszenie. My się ze Zbyszkiem znamy od 2003 roku, od połowy 2003 roku, kiedy Zbyszek przyszedł na jedno z pierwszych spotkań Stowarzyszenia Koliber. W tamtym roku właśnie zakładaliśmy oddział katowicki, więc to już jest 13 lat prawie znajomości. I też dziękuję Kongresowi Nowej Prawicy za zaproszenie. Śledzę Waszą działalność, sympatyzuję. Byłem parę razy, jak wiecie, wokół miasta na różnych spotkaniach. Także dobrze, że w Polsce są partie, które cenią wolność jednostki, wolny rynek i te wartości, które niekoniecznie są najpopularniejsze w społeczeństwie, ale które są prawdziwe i ważne. I po części o tym będzie moje wystąpienie. Taki jest troszeczkę prowokacyjny tytuł, jak sprzedać wolność, ale przecież nie chodzi tu o to, żeby ją sprzedać, jak Polskę sprzedano, powiedzmy, przed zaborami, tak? Nie chodzi o jakąś targowicę, tylko chodzi o to, jak ją sprzedać w sensie marketingowym, czyli jak spowodować, żeby więcej ludzi, większy odsetek Polaków popierało idee wolnościowe, które przecież są ideami, które chcą dobrze dla jednostki, tak? My nie oferujemy czegoś, jakiejś walki klas, nie oferujemy niczego szczególnie kontrowersyjnego. Także na początku chciałbym pokazać tutaj plan prezentacji. Po pierwsze, czemu w ogóle należy promować wolność? Skoro to jest coś takiego dobrego i oczywistego, to po co to w ogóle promować? Przecież to się sprzedaje samo przez się, tak? Czy jest tak na pewno? O tym pomówimy. Następnie troszeczkę o teorii promowania wolności i czy idea to towar. Czy możemy ją traktować jak każdy inny towar, który należy sprzedać na rynku. Wreszcie takie bardziej praktyczne przykłady, jak to mówią case studies, głównie ze Stanów Zjednoczonych, które to są największym państwem, gdzie ten ruch wolnościowy jest zdecydowanie najsilniejszy. Wreszcie przejdziemy do przykładów polskich, a w ramach przykładów polskich powiem troszeczkę więcej o moim rodzinnym podwórku, czyli o Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, która prowadzi szereg projektów właśnie promujących wolność, ale w troszeczkę inny sposób niż choćby Wasza partia, tak? Więc też warto przedstawić nas, może znajdziemy jakieś wspólne punkty, ewentualne pola do operacji. Na końcu będziemy podsumowywać. Więc, skoro wolność jest dobra, oczywista, to po co ją w ogóle promować? Żyjemy w poliarchii, to jest specyficzny typ demokracji, to jest w ogóle pojęcie wymyślone w latach 50. przez takiego socjologa Roberta Dalla. I tutaj stawiamy nacisk na konkurencję w ramach tej oferty demokratycznej. Czyli jeśli mamy do czynienia z konkurencją, wówczas każdy gracz na tym rynku idei powinien przedstawić swoje silne punkty. Inaczej poddaje się sile konkurencji. I to nie jest tak, że w demokracji, wy o tym wiecie bardzo dobrze, to nie jest tak, że zwyciężają tylko i wyłącznie najsilniejsze argumenty. Bo jeśli są one wypowiedziane bardzo cicho i w niezbyt atrakcyjny sposób, niestety przegrają na demokratycznym rynku. Ale też nie warto odwracać się od tej demokracji i mówić, słuchajcie, demokracja jest do kitu i nie będziemy w tym uczestniczyć, no bo wtedy przegrywamy to, o co nam chodzi najbardziej, czyli przegrywamy tą walkę o sumienia i umysły ludzi, tak? Czy jak mówią w języku angielskim hearts and minds, czyli serca i umysły. Nie chcemy przegrywać tej walki, więc nie odwracamy się tyłem do tego zastanego porządku demokratycznego. Możemy mówić, że oczywiście to jest taki porządek
nie jest najsprawiedliwszym porządkiem, aczkolwiek to jest zastany porządek i musimy się tutaj odnaleźć. I profesor Leszek Balcerowicz, którego oczywiście można w różny sposób oceniać, ja nie chcę w tym momencie podejmować oceny jego dorobku, ale powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział tak, że właśnie w tej poliarchii, w tej konkurencyjnej demokracji istnieją grupy nacisku, które będą dążyć do zwiększania skali etatyzmu, czyli interwencjonizmu państwowego, bo im się to opłaca i lub wierzą w błędną etatystyczną ideę. Należy się im przeciwstawiać i organizować swój przekaz i swoje instytucje. I profesor Balcerowicz, mówiąc to, chciał pobudzić jak gdyby tego ducha obywatelskiego ludzi, którym zależy na ideach wolnościowych. Chciał pośrednio powiedzieć, że jeśli los Polski, los Polaków, obywateli jest dla nas istotny, wówczas siedzenie przed komputerem i własne przemyślenia to nie wystarczy, tak? Musimy ruszyć się i zrobić coś, ażeby zmienić ten stan rzeczy, ażeby ideę przekuć też w działania. I on nie mówi, jakie to ma być działanie, bo dla jednych to będą partie polityczne, dla innych to będą organizacje edukacyjne, dla jeszcze innych lobbujące think tanki, a z kolei inne stowarzyszenia mogą lubić wychodzić na ulicę i organizować happeningi. Chodzi o to, żeby zrozumieć sytuację i wiedzieć, że z postawą pasywną nic nie zmienimy. Wreszcie teoria promocji. Równie ważny jakikolwiek plan działania. Mamy ograniczone zasoby i trzeba wiedzieć, jak nimi zarządzać. Oczywiście promocja to nie wszystko i znamy takie rządy w Polsce, które stawiały tylko i wyłącznie na promocję. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy mieli rządy PR-owców. Chodzi o to, żeby połączyć ten fundament dobrej teorii, dobrej idei, zaplecza merytorycznego, gdzie wbrew pozorom w ruchu wolnościowym też nie zawsze to wygląda najlepiej, żeby połączyć to z tą silną nogą promocyjną, marketingową, PR-ową. To musi współdziałać, tak? Nie ma jednej dobrej recepty, nie ma jednego dobrego działania. Tutaj musi być koordynacja różnych segmentów. I właśnie ten segment promocyjny, marketingowy, często niedostrzegany, pomijany, gdzieś tam wyśmiewany jako to, co robił Donald Tusk. Tylko że pamiętajmy, że on to dobrze robił. Sprzedawał niekoniecznie dobrą ideę, ale dobrze ją sprzedawał. Uczmy się tych pozytywnych rzeczy, tego, co Donaldowi Tuskowi wychodziło, nie uczmy się może tej treści, tych idei, które on efektywnie promował, czy też chował pod dywan. Więc czy mamy do czynienia z supermarketem idei, swoiście pojętym, czy też mamy do czynienia z zaczarowanym ołówkiem i magicznym stawaniem się rzeczy? No właśnie. Przechodzimy do tematu teorii promowania wolności. I czy idea to towar? W świecie klasycznego liberalizmu, libertarianizmu, nie będę mówił konserwatywnego liberalizmu, bo to jest bardziej polskie, gdyby polski termin. I ja go cenię sobie i jest na pewno dobrze uzasadniony, natomiast w globalnym ujęciu będziemy raczej mówić o klasycznym liberalizmie i libertarianizmie i jego prawoskrętności, dlatego operuję raczej tym słownikiem. Jest szereg myślicieli, którzy poza tym, że wysnuwali pewne idee odnośnie kształtu gospodarki, ekonomii, społeczeństwa, zmiany politycznej, stawiali także na strategię i dużo mówili o strategii. Pierwszym takim istotnym myślicielem, który podjął ten temat, był Friedrich August von Hayek, który jeszcze w latach 40. napisał taki głośny esej Intelektualiści a socjalizm. Dobrze powiedziałem? Ktoś mnie poprawi? Chyba dobrze. Intelektualiści a socjalizm, czyli intelektualiści w służbie socjalizmu. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie on w tym eseju po raz pierwszy wyraźnie mówi, iż świat tak zwanej akademii nie jest zainteresowany promowaniem rozwiązań przychylnych wolności jednostki, wolnemu rynkowi i tym wartościom klasycznie liberalnym, ponieważ w
ich żywotnym interesie jest opowiadać się za państwem i za silną rolą państwa. Są oni opłacani przez państwo i cały ich świat kręci się wokół etatyzmu i państwa. Co więcej, jest coś takiego, co, jest też taki termin, który później nawet pojawił się w tytule jednej z książek Hayeka, zgubna pycha rozumu. Wielu intelektualistom wydaje się, że można zaplanować świat od A do Z, że można stworzyć lepszego człowieka. To jest element planu. Tak samo jak gospodarka to jest pewien plan, tak samo człowiek ma być pewnym planem. On się nie ma stawać oddolnie, ten człowiek, tak? I gdzieś tam nasiąkać różnymi ideami, nie wiem, wziętymi z rodziny, z kultury, szeroko pojętego społeczeństwa. Ten właściwy człowiek socjalistyczny, czy człowiek progresywny, bo teraz już to słowo socjalizm nie jest takie trendy, ale de facto cały czas mówimy o tym samym. Teraz się bardziej mówi o postępie, o progresji, ale to jest ten sam człowiek. On ma być nasączony pewnymi wyższymi ideami, oświeconymi ideami. No i tutaj jest plan. Plan na człowieka. Podejście właśnie takie klasycznie liberalne, czy też libertariańskie, w ogóle wymyka się takiemu rozumieniu, ponieważ tutaj człowiek nie jest elementem żadnego planu i nie może go stworzyć żaden naukowiec, inżynier społeczny, czy inny postępowiec. Dotyczy to także kwestii ekonomii. Wielu profesorów uważa, że można tak nastawić trybiki maszyny nazywanej gospodarką, żeby ona działała w sposób optymalny. I najczęściej odwołują się tutaj do keynesizmu, czyli teorii Johna Maynarda Keynesa, zgodnie z którymi państwo jest głównym i najbardziej istotnym graczem, elementem na rynku. Aktywne państwo, które inwestuje w gospodarkę, które zatrudnia masę ludzi, które pompuje pieniądze także do prywatnego sektora. Pamiętajmy, że keynesizm to nie jest marksizm i to nie jest teoria radykalnie socjalistyczna, tam nadal istnieje rynek prywatny, tylko państwo bardzo mocno wpływa na ten rynek i modeluje procesy gospodarcze. Oni uważają, że można właśnie stworzyć lepszą gospodarkę i lepsze społeczeństwo. Plan progresywny to nie tylko model człowieka, także model gospodarki. To myślenie kompletne, że można wymodelować człowieka i środowisko, w którym on istnieje. I właśnie Hayek mówi wprost, że trzeba się temu przeciwstawiać, ale będzie trudno się temu przeciwstawiać, ponieważ odwrotnie do interwencjonistów, etatystów, my nie wierzymy w takie podejście top-down w języku angielskiego, czyli odgórne, że można właśnie zaplanować i społeczeństwo i można je odgórnym planem zmienić. Przyjść, podpisać ustawę, ustawą znieść ubóstwo, ustawą znieść coś tam i poprawić społeczeństwo. My wierzymy, że to społeczeństwo może się poprawiać, ale będzie to proces długofalowy i to zupełnie oddolny. Proces w dużej mierze spontaniczny, ale żeby ten proces się stawał, potrzebujemy różnych agent na rzecz zmiany. I on właśnie mówił, że podstawą będzie tutaj działanie w sferze intelektualnej, czyli wolnościowcy, jeśli oni są jeszcze gdzieś na uniwersytetach, bo w latach 40. i 50. było bardzo krucho z tym, nadal jest źle, ale wtedy było, uwierzcie mi, jeszcze gorzej, powinni próbować instytucjonalnie przekuwać te idee na młodych ludzi i żeby to było skuteczniejsze, powinni się jednoczyć i tworzyć organizacje trzeciego sektora. Dlatego dla Hayeka bardzo istotne było to, ażeby powstawały tak zwane NGOsy, organizacje pozarządowe, ale realnie pozarządowe, nie te, które ciągną granty z państwa, tylko te, które są odcięte jak gdyby od państwowego finansowania, ale które stawiają na nowy rodzaj edukacji ludzi rozumiejących swoje prawa, obowiązki, swoje prawa przede wszystkim i rozumiejących, na czym polega wolność, na czym polega też ekonomiczna wolność oczywiście. Także to była idea tego stopniowego, nawet mówił, że to zajmie dziesięciolecia, stopniowej zmiany poprzez
właśnie intelektualistów, którzy są związani z ideą wolnościową i poprzez organizacje pozarządowe. I są pewne bardzo pozytywne efekty tego działania. Hayek przez dużą część swojego życia pracował na Uniwersytecie London School of Economics, w londyńskiej szkole biznesu, dajmy na to, tak możemy przetłumaczyć. I jego teorie mocno oddziaływały na ten rynek brytyjski. Sir John, to był Templeton, nie, przepraszam, Anthony Fisher, to był jeden z takich wielkich filantropów brytyjskich, którzy byli zwolennikami wolności, wolnego rynku i przeczytali ten pamflet, ten esej Intelektualiści i socjalizm i postanowili, że trzeba coś zrobić, trzeba przekuć tą treść w jakieś działania. I tak w latach 50. powstał IEA, Institute of Economic Affairs, który do dzisiaj jest wpływowym, największym w Europie think tankiem, czyli organizacją lobbującą na rzecz wolnościowych rozwiązań, największym think tankiem wolnorynkowym. I w tym IEA od lat 50., kiedy on powstał, kiedy był bardzo mały, stopniowo produkowano różnego rodzaju analizy tego, jak można realistycznie zmienić politykę brytyjską, ażeby była bardziej przychylna wolnemu rynkowi i przychylna wolności jednostki. Powstawały różnego rodzaju analizy, ale no, nie były one jednak używane przez rządzących. Niemniej jednak okazało się, że ta praca nie poszła zupełnie na marne. Kiedy pod koniec lat 70. Margaret Thatcher przejęła władzę w Wielkiej Brytanii, nie miała tak naprawdę wsparcia w swojej rodzimej partii konserwatywnej, wsparcia na rzecz wolnorynkowych reform. Znalazła je właśnie w Institute of Economic Affairs, który miał gotowe projekty, gotowe ustawy, gotowe rozwiązania, które można było wprowadzić w całości albo w wersji kompromisowej. I tak naprawdę wpływ IEA i myślicieli z nim związanych w dużej mierze wpłynął na to, czym były rządy Margaret Thatcher, szczególnie w dziedzinie wolnego rynku. Mam tu na myśli prywatyzację telekomunikacji, prywatyzację kolei i szereg innych restrukturyzacji oraz prywatyzacji, które miały miejsce w tamtym czasie. To też nie jest tak, że IEA się podpisuje pod wszystkim, co się działo w czasie Margaret Thatcher, bo to nie jest tak, że wszystkie reformy były z nimi konsultowane i uzgadniane i błędy też się w tamtym czasie przytrafiały. Natomiast nie byłoby tak głębokich reform w Wielkiej Brytanii, gdyby nie IEA, a nie byłoby IEA, gdyby nie Friedrich von Hayek i jego strategia zmiany wolnościowej. Dzisiaj jedną z głównych organizacji, które promują wolność na świecie, jest organizacja studencka Students for Liberty. Oni powstali w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. W tamtym roku, w 2007 roku była pierwsza konferencja bodajże na 70 osób, a obecnie istnieje kilkadziesiąt tysięcy grup studenckich na całym świecie, które mają w nazwie Students for Liberty. Czasami to się nazywa Armenian Students for Liberty, gdzieś tam w Nowej Zelandii działają, w Afryce, na całym świecie. Ta idea się rozlewa, bo to jest dobra idea. Natomiast potrzeba ludzi, którzy mają pomysł i którzy wiedzą, jak tą ideą zarażać. I właśnie Students for Liberty u swoich korzeni ma teorię zmiany społecznej Friedricha von Hayeka. Oni to realizują właśnie poprzez wpływanie na studentów, organizowanie grup na uczelniach, poprzez aktywizowanie tych studentów, edukowanie ich, wydawanie darmowych książek, dystrybucję tych książek. Oczywiście są bardzo dobrze też w fundraisingu, inaczej by nie wydali tych książek, więc udaje im się znaleźć środki. Ale bez dobrej idei nie pozyskaliby też tych środków. No bo co by powiedzieli takiemu sponsorowi? Chcemy szerzyć wolność. No i jak to chcecie? No tutaj przynajmniej dokładny biznesplan, jak to robić. Ale nie tylko Friedrich August von Hayek zajmował się strategią. Także Murray Rothbard, który jest ikoną ruchu libertariańskiego, praktycznie dzisiaj pod hasłem libertarianizm w czystej postaci, czyli jeśli traktujemy libertarianizm w tym wąskim rozumieniu, myślimy o Rothbardyzmie, to tak nieładnie brzmi, tak? Ale myślimy dokładnie o jego ideach, czyli o radykalnym kapitalizmie, zwanym anarchokapitalizmem. Myślimy o prawach naturalnych, jest nazywane
spuścizna Lisandera Spoonera, 19-wieczna, to jest taki anarchista rynkowy, który tam aktywnie sprzeciwstawiał się rządowi, ale nie o tym jest to wystąpienie. Rothbard, który był wielkim teoretykiem, napisał grubo ponad 20 książek, a być może wiele z nich jest jeszcze niewydanych, pomimo że zmarł wcześniej, w wieku 65 lat. Nie zawężał swojej działalności tylko i wyłącznie do pisania tych książek i do teorii ekonomii oraz do filozofii społecznej i politycznej, bo on w jednej dziedzinie i w drugiej działał. Zależało mu też na tym, żeby te idee, o których pisał, bo był w teorii świetny, żeby te idee też mogły zostać wcielone w życie. I zarówno pisał o strategii, ale też realizował. Jeśli chodzi o pisanie na temat strategii, no to w jednym i drugim, w teorii i w działaniu zmieniał swoje pozycje, ale też przyznawał się, że nie ma 100% racji i on nie ma 100% wiedzy, jak powinna ta strategia wyglądać. I początkowo, jeszcze w latach 70. i w latach 60. Uważał libertarian, widział ich jako takich rewolucjonistów idei. Nawet krążył pośród libertarian amerykańskich taki, to się miało taką dopisek, że to jest ściśle tajne, taki tekst Rothbarda do wewnętrznych tam uczestników tej takiej jakby sekty libertariańskiej o tym, że koniecznym działaniem, żeby wprowadzić tę ideę w życie, jest to, ażebyśmy zachowywali się jak leninowcy, jak rewolucjoniści u Lenina, żeby ten płomień idei nigdy nie zgasł, nie możemy dopuścić, żeby kropla dziegciu tam spłynęła, tak? Nie możemy dopuścić żadnego rozmiękczenia idei, musimy być twardzi, i tak dalej, i tak dalej. Miał bardzo ortodoksyjne podejście. Ale z czasem zrozumiał, że pewne sojusze są konieczne. To znaczy tak, w latach 70. powstał ten esej, a już wcześniej próbował sojuszy, na których się sparzył. Sojusz, który podejmował w latach 60. w imieniu głównie takich młodych libertarian, którzy działali w organizacji studenckiej, najpierw Young Americans for Freedom, YAF, a później wydzielili się i utworzyli swoją organizację Students for Democratic zapomniałem w tej chwili nazwy dokładnej, ale była to studencka organizacja wolnościowa, oni się wydzielili z tym jak Americans of Freedom. Oni uznali, to były czasy, kiedy młodzi buntowali się przeciwko wojnie w Wietnamie, kiedy młodym ludziom bardzo doskwierał ten militaryzm amerykański, te wojny, które się nie kończyły, wydatki z tym związane, więc postanowili, że podejmą strategiczną współpracę z nową lewicą. A kim byli ludzie nowej lewicy? To byli pacyfiści. To byli przeciwnicy tak samo wojny w Wietnamie, ale to byli również zwolennicy komunizmu, powiedzmy sobie szczerze, chodzący z Che Guevarą na piersiach. No, dzisiaj to też widzimy, ale uwierzcie mi, że wtedy było groźnie pod tym względem i tak jak dzisiaj chodzenie z Che Guevarą, to dla niektórych jest po prostu element popkultury. I nie jest to dobre, bo wiemy, że to nie jest zabawne, ale to jest rzeczywiście dla tych ludzi przynajmniej. Bo tak wtedy oni chodzili z tym Che Guevarą i naprawdę myśleli to, co Che Guevara. Dzisiejsi ludzie, którzy chodzą po ulicach, są po prostu głupi i niekoniecznie myślą to, co Che Guevara. Tamci ludzie myśleli to, co Che Guevara. Nienawidzili kapitalizmu, nienawidzili Stanów Zjednoczonych i wszystkiego to co łączy się z szeroko pojętym wolnym społeczeństwem. Natomiast libertarianie uważali, że ten sprzeciw wobec wojny, ten sprzeciw wobec poborowi wojskowemu, bo to też jest istotne, to są tak istotne elementy, że warto współpracować z nimi i być może uda nam się tych nowolewicowców, marksistów, Che Guevarystów nawrócić na wolny rynek. Kilka lat tego egzotycznego mezaliansu pokazało, że jest to niemożliwe, że tych ludzi nie da się nawrócić na myślenie w kategoriach wolności jednostki i już tym bardziej wolnego rynku i że tak naprawdę sprzeciw wobec wojny nie wystarczy tutaj. Możemy rzeczywiście dzielić poglądy na Wietnam, ale to do nikogo nie prowadzi. Potem miał ten okres taki bardzo radykalnie, można powiedzieć,
niektórzy powiedzą sekciarski, niektórzy powiedzą ortodoksyjny, jeszcze inni powiedzą, że autentyczny. I przestrzegał przed kompromisami wówczas. Optował za kompromisami tylko tam, gdzie się to opłaca, jednocześnie kierował się cały czas swoimi przekonaniami. I w latach 80. Rothbard był związany z partią libertariańską bardzo mocno, szczególnie na początku jej istnienia. On uważał, że bo tak lata 60. to jest ten sojusz z nową lewicą, a lata 70. to już jest pojawienie się partii libertariańskiej i bardzo mocny wpływ Rothbarda, bez którego ta partia by się pewnie nie urodziła. I w latach 70. oraz 80. próbował właśnie, działając w tym Radical Caucus, takim frakcji radykałów partii libertariańskiej, próbował przebić co najbardziej radykalne idee, łącznie z anarchokapitalizmem, gdzie to jest trochę ciężko być w partii politycznej i promować anarchię. Próbował to przebić do głównego nurtu. W latach 80. zrozumiał, że nie da się. Były inne głosy, bardziej pragmatyczne, przeważyły w partii libertariańskiej. I wówczas Rothbard zaczął się rozglądać, to może ta strategia, może ta partia nie działa. Tym bardziej, że wyniki zaczęły, jeszcze w latach 70. pierwsze wybory, wow, od razu jeden, okazało się, że był jeden w wyborach amerykańskich głosują obywatele, natomiast później głosują przedstawiciele. Jak oni się nazywają? Elektorzy. Elektorzy. Udało się zdobyć jednego elektora w 1972 roku. To był debiut partii kandydata partii libertariańskiej w wyborach prezydenckich. To był trochę przypadek, ponieważ ten człowiek był nominalnie republikańskim elektorem, ale bardzo nie lubił Nixona. I zrobił psikusa i zagłosował za libertarianinem. Więc najpierw był taki boom, wow, mamy jednego elektora, to się zacznie rozwijać. 76 rok, te wyniki jeszcze lepsze i wyglądało, że to będzie wzrastać i rosnąć. Lata 80. nagle się okazuje, to też za sprawą w dużej mierze Reagana, który czerpał z tej retoryki, nie w tak wielkiej części, ale jednak w dużej części. Nagle się okazuje, że Libertarian Party może jednak nie urosnąć aż tak bardzo. I nastąpiło troszeczkę też odejście części działaczy. Wówczas też powstało wiele think tanków, a Rothbard zaczął się rozglądać, no może trzeba z kimś innym współpracować. Kiedy upadła żelazna kurtyna, zrozumiał, że kwestia zaangażowania zagranicznego Stanów Zjednoczonych to jest jeden z tych kluczowych elementów, wokół których będzie oscylowało odzyskanie wolności. Bo Rothbard nigdy nie ukrywał, że jest antymilitarystą i sprzeciwia się rozbudowanemu sektorowi militarnemu i sprzeciwia się wielkim budżetom wojennym, sprzeciwia się poborowi, to wiadomo, i szeregu innych tych kwestii. I on tak naprawdę chciałby wrócić do tych Stanów Zjednoczonych czasów ojców założycieli, gdzie jasno wyłożone było, że wojsko jest tylko po to, żeby bronić kraju, tak, a niekoniecznie gdzieś tam militarne eskapady za granicą powinny być robione. I znalazł tych sojuszników na prawicy, i to takiej bardzo radykalnej prawicy. Nie mówię tego w negatywny sposób, ale to rzeczywiście była taka ostra prawica, to byli paleokonserwatyści. Czyli ta część prawicy konserwatystów amerykańskich, która też bardzo mocno optowała za powrotem do wartości konstytucyjnych, również w sferze militarnej, opowiadali się za tym, żeby zakończyć w ogóle zimną wojnę na poważnie i żeby nie angażować aż tak bardzo w sprawy światowe. A przy okazji w warstwie kulturowej byli mocno konserwatywni. Rothbard powiedział, ja nie jestem aż tak konserwatywny, ale mi to nie przeszkadza. Też zaczął pod koniec życia zauważać, że dominacja lewicy również w sferze kulturowej to też nie jest dobra rzecz. Że jednak tutaj miarka się przebrała i te lewicowe idee w kwestiach społeczno-kulturowych za bardzo chcemy zalewać rynek idei. Rothbard nie mówił, ja jestem tutaj mega konserwatystą i będę pilnował tego, czy społeczeństwo rozwija się zgodnie z tradycją, kulturą, chrześcijańskimi wartościami, ale zawsze wolał, żeby istniał jak gdyby balans w tym zakresie. Więc sojusz z konserwatystami, również tymi kulturowymi, nie przeszkadzał, bo widział zagrożenia związane z zalewem lewicowych idei i progresywnych idei. Ale tamten sojusz nie przetrwał. W dużej mierze dlatego, że w samym łonie libertarian on nie cieszył się aż takim poparciem. Tutaj to byli zwolennicy Rothbarda, to byli ludzie związani z Mises Institute, a taki głównonurtowy libertarianizm z Waszyngtonu,
Skating Institute, dajmy na to, już niechętnie patrzą na te sojusze. Zresztą ci paleo konserwatyści, można o nich mówić dużo dobrego, ale też bywali dosyć kontrowersyjni. Byli tam ludzie na przykład w południowych Stanach, tacy jak David Duke, którzy się nie kryli z tym, że popierają Ku Klux Klan. Więc to był dosyć... To tak jakby, nie wiem, Partia Wolnościowa w Polsce podjęła strategiczny sojusz, dajmy na to, z Leszkiem Bublem. To może mieć pewne pozytywy, ale to też niesie za sobą dużo negatywnego ładunku, tak? Nie mówię oczywiście o wszystkich paleokonserwatystach, ale o tych paru egzemplarzach. Także to jeśli chodzi o Rothbarda i jego ideę. Okej. To już wspomniałem, późny Rothbard, on też był o wiele bardziej przenikliwy. Jego życie nauczyło go, że ta strategia, nie ma jednej dobrej strategii, dlatego podzielił możliwe działania na lobbying, coordinations of power, strategię hajekowską, czyli tak jak mówię, przekonywanie intelektualistów i gradualną zmianę, pracę polityczną, co by nie mówić o Rothbardzie. Dla wielu to taki radykalny intelektualista, który jest oderwany od rzeczywistości. Jak widzimy, nie był aż tak bardzo oderwany od rzeczywistości. On wiedział, że trzeba działać w różnych sektorach. Widział właśnie dużą wartość w lobbingu, takim prowolnościowym lobbingu, czyli zupełnie inny lobbing niż ten, o którym słyszymy na co dzień. Strategia hajekowska, przekonanie intelektualistów, praca polityczna i droga małych kroków w samorządach. To też jest ciekawe, bo w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest taka inicjatywa Free State Project. To są ludzie skupieni w stanie New Hampshire. To jest taki dosyć chłodny stan na wschodzie, północnym wschodzie. I to jest stan, który został wybrany przez libertarian jako ten stan, w którym najłatwiej będzie dokonać zmiany. Wykorzystują strukturę federacyjną Stanów Zjednoczonych, to, że nie wszystko zależy od Waszyngtonu, ale dużo zależy od Stanów, znaleźli taki stan, który jest mało liczebny, jest taki stan, w którym sympatie są w miarę prowolnościowe i który już teraz jest dosyć wolnościowy, bo nie ma tam wielu podatków, wielu ograniczeń i osiedlają się tam. Już ponad 10 tysięcy ludzi się osiedliło, chyba 100 tysięcy ludzi podpisało taką deklarację, się kiedyś osiedli, to zobaczymy, czy to nastąpi. Już teraz mają swoich samorządowców w miasteczkach, mają swoich przedstawicieli w stanowym, w izbie reprezentantów stanu New Hampshire. Coś zaczyna się dziać i jeszcze nie rządzą, ale już są języczkiem uwagi. Więc to bardzo też ciekawe podejście Rothbarda i ono się teraz realizuje. Pamiętajmy, że Rothbard te rzeczy pisał na przełomie lat 80. i 90. a ruch wolnościowy wtedy, a teraz to są dwie różne rzeczy. Także budowanie własnej elity, własnych pasów transmisyjnych, łączenie się w sojusze z najbliższą sobie siłą. Ale to jest ważne, co mówił Rothbard, że czym innym jest wejście do partii, która jest być może częściowo pokrewna, ale jednak ma odmienne idee, a czym innym jest tworzenie sojuszu. Kiedy tworzymy sojusz, cały czas jesteśmy niezależni. Tak? Bo tworzymy sojusz jako osobny byt i mamy swoją niezależność, mamy swoją suwerenność niejako i jeśli ten sojusz nam nie służy, zawsze możemy wyjść. A czym innym jest wchodzenie wolnościowców do partii politycznych jeszcze w sposób nieskoordynowany, wówczas istnieje zagrożenie tym, że oni tam po prostu utoną w tych partiach, albo zmienią swoje poglądy, albo będą wiecznie czuć, że nie potrafią wpłynąć w żaden sposób. I znamy takie przypadki też w Polsce, tak? Także to jeśli chodzi o Rothbarda. Co się tyczy teorii promowania wolności i podejścia takiego stricte towarowego, produkcyjnego, to tutaj jest przede wszystkim dwóch dyskutujących ze sobą myślicieli. Obaj są wolnościowcami, ale mają inne podejście, troszeczkę inne podejście do tej kwestii strategicznej. Więc David Hart. On zaczął od identyfikacji grup w społeczeństwie, ponieważ wolnościowa zmiana nie opłaci się wszystkim. To jest prawie to, co już mówiłem wcześniej. Musimy zrozumieć, że nie wszyscy są wolnościowcami. Niektórzy mają żywotny interes w tym, żeby państwo rosło. Choćby działacze PSL-u. To są ludzie, ale nie tylko oni. To są ludzie, którzy chcą, żeby państwo rosło, bo ich rodziny dla tego państwa służą, całe klany, tak? Więc po co to zmieniać? To działa.
Stroh i David Hart w swojej teorii nawiązywał do struktury produkcji dóbr. Było takie trochę myślenie mocno pozytywistyczne, właśnie takie produkcyjne. Pierwsze mówił, że potrzebni są ludzie zdolni do przekazywania wiedzy. On mówił, to jest intellectual raw material, czyli ja tego może nie przetłumaczyłem tak jak należy, to mają być surowce. Ludzie, którzy stanowią surowiec do przekazywania, to mają być intelektualiści właśnie, to mają być takie pasy transmisyjne tej idei. Po drugie, potrzebni są inwestorzy, przedsiębiorcy, którzy odnajdą pewną niszę zapotrzebowania na rynku i zorganizują wszelkie potrzebne komponenty potrzebne do dystrybucji idei na różnych segmentach rynku. Na segmencie naukowym, ogólnym, tym masowym, tak? Wreszcie w segmencie edukacyjnym, a pewnie jeszcze kilku innych. Więc jakby struktura produkcji dobra, którym jest idea wolnościowa, nie może być wyabstrahowane od rynku. Jeśli mamy współpracować z przedsiębiorcami, jeśli mamy współpracować z ludźmi, którzy mogą potencjalnie coś finansować, to musimy też, no ci ludzie muszą też znaleźć w tym pewien interes. Oczywiście, że to nie jest tak, że oni też nie będą wierzyli w tę ideę, bo muszą w to wierzyć, inaczej znajdą sobie na pewno lepsze metody na wydawanie swoich pieniędzy, ale oni muszą poczuć, że to ma sens, tak? Wreszcie potrzebni są sprzedawcy, czyli marketingowcy, reklamodawcy, PR-owcy, którzy przekonają konsumentów, żeby konsumenci wybrali właśnie ten produkt na konkurencyjnym rynku idei. I tego się nie da zamienić według Harda. To nie jest tak, że przedsiębiorca może być równocześnie sprzedawca może być przedsiębiorcą, a intelektualista też może być sprzedawcą. Być może są takie egzemplarze takich ludzi combo, którzy potrafią wszystko, ale zazwyczaj tak nie jest, bo rynek i to, że rynek jest podzielony, to wynika z tego, że my jako ludzie mamy też odmienne predyspozycje, odmienne możliwości i odmienne talenty. Wreszcie potrzebni są konsumenci tej idei, którzy kupią nasz cudzysłowy produkt. Oni, tak jak na wolnym rynku, produkując coś i sprzedając, bardzo często stawiamy sobie konsumenta na pierwszym miejscu i to, żeby jemu było dobrze, bo ostatecznie sprzedajemy, my zarabiamy pieniądze, ale zarabiamy tylko dlatego, żeby usatysfakcjonować konsumenta. Inaczej byśmy, nic by nie było, tak? To musi być transakcja win-win. On musi odejść od nas usatysfakcjonowany, inaczej nie uda nam się sprzedać tej idei. Tak samo jak nie uda nam się sprzedać butów, tak samo nie uda nam się sprzedać idei. Więc nie można się obrażać na konsumentów, nie można mówić, że ludzie są głupi i nie ma co im w ogóle mówić, bo ludzi się nie da przekonać. Ludzie są różni przede wszystkim. Jedni są głupi, drudzy są mądrzy. Jeszcze większość jest pewnie taka średnia. I po prostu, jeśli chcemy do nich dotrzeć, bo oczywiście możemy nie chcieć, ale jeśli chcemy do nich dotrzeć, to się musimy do tego dostosować i wpisać w te reguły, tak? Harda krytykował bardzo mocno Jeffrey Tucker, to jest bardzo interesująca postać ruchu wolnościowego. On przez lata był związany z Instytutem Misesa. Obecnie tworzy taką platformę społecznościową w internecie liberty.me. Nawet nazywa siebie, on jest Chief Liberty Officer. To jest jego pozycja. To jest człowiek też o wielu talentach. W dużej mierze próbuje przekuć ideę wolnościową i dotrzeć do ludzi, którzy z nimi wcześniej się nigdy nie zetknęli. On podjął polemikę z Hartem i podkreślał, że idea nie jest dobrem materialnym, więc to porównanie do struktury produkcji nie jest do końca adekwatne. Ideę można multiplikować inaczej niż dobra materialne, tak? Tak samo jak, nie wiem, podałbym na sali telefon komórkowy i gdybyście sobie go podawali dalej, to ja bym widział, jak ten telefon przechodzi z rąk do rąk,
ale jeśli ja przekazuję wam pewną ideę, a wy sobie dacie więcej, ten telefon jest jeden, a ta idea może się multiplikować w bardzo szeroki sposób i ciężko to nawet zmierzyć. Także bo dobra materialne są dobrami rzadkimi, a idee nie są dobrami rzadkimi. Nawet metaforycznie Hartzie myli według Hackera, bo nie wszystkie idee wychodzą od akademików. I to jest bardzo celne spostrzeżenie. To też może być uwaga do Hayeka, który tak bardzo mocno stawiał na to, że ta zmiana przyjdzie od intelektualistów. Pewnie tak i myślę, że w dużej mierze ma rację, mówiąc o tym, że intelektualiści powinni być oczkiem w głowie ruchu wolnościowego, ale niekoniecznie są jedynym zapalnikiem zmian. Tak? Nie zawsze idee muszą od nich wychodzić. Także jeśli chodzi o Tuckera, on też czyni taką ciekawą obserwację, że co prawda w świecie XXI wieku obserwujemy coraz większą interwencję rządów i to na różnych poziomach, zarówno na poziomie samorządowym, na poziomie państw narodowych, także na poziomie tych organizacji ponadnarodowych, czyli coraz więcej regulacji, coraz więcej różnych danin, regulacji i tak dalej. Jednak on pokazuje, że rząd, różnego rodzaju rząd, jego interwencje nie nadążają za siłami wolnej przedsiębiorczości. On mówi, że jest ten free enterprise, tak? Dlaczego? Ponieważ ludzie, kiedy są wolni, albo przynajmniej relatywnie wolni, użyjmy takiego sformułowania, bo nie jesteśmy pełni wolni, jesteśmy relatywnie wolni w tych krajach Zachodu. Oczywiście nie mówię tu o Wenezueli ani Białorusi. Ludzie są wówczas produktywni, jeśli mają wolną przestrzeń działania, którą jest chociażby internet, wówczas mogą produkować nowe idee, nowe innowacje, za którymi nie nadąża rząd. I zglobalizowany w tym sensie rynkowym oczywiście, nie mówię o sensie politycznym, zglobalizowany w sensie rynkowym świat wymyka się tym regulacjom. To, że mamy konkurencję podatkową, to jest piękna rzecz i zanim istniał tani internet, zanim istniały nieskomplikowane metody komunikowania się pomiędzy ludźmi na całym świecie, nie mogliśmy tak bardzo korzystać. Zanim istniały tanie loty wreszcie, czyli obniżka kosztów transportu. Te wszystkie elementy, ta globalizacja w sensie rynkowym, bardzo pozytywnie wpływają na wolność jednostki. Mogą wpływać, jeśli oczywiście użyjemy odpowiednio tych instrumentów. Dawniej też były inne podatki w różnych krajach, ale mało kto z tego korzystał. Obecnie o wiele łatwiej jest pojechać do Wielkiej Brytanii, założyć firmę i korzystać z o wiele niższego ZUS-u, albo pojechać nawet do Mauritiusu i założyć firmę i nie płacić w ogóle podatków. Wiemy na przykład o tym, dzięki temu, że przeczytamy o tym w internecie, że pójdziemy na seminarium Simona Blacka, czy obejrzymy odpowiedni film na YouTubie. I Jeffrey Tucker ma takie przesłanie, mimo wszystko optymistyczne, mówi, jest być może gorzej z formalnego punktu widzenia. Dochodzą nam nowych podatków, regulacji, ale popatrzcie, jest tyle metod, żeby się od tego wywinąć, że tyle metod i takiej łatwości wywinięcia się nie było nigdy na świecie wcześniej. Pokazuje też, że jednak czym jest tak naprawdę etatyzm? Etatyzm zmierza, i to libertariusze co mówią, to wszystko zmierza do przemocy. Żeby nie było tych dobrowolnych wymian rynkowych win-win, żeby nie było dwóch ludzi dogadujących się bez strony trzeciej, etatyzm mówi o tym, że ma być przemoc państwowa, że właśnie ten trzeci, ta trzecia strona, którą jest często państwo albo jakaś instytucja ponadpaństwowa, która mówi zrób tak, bo inaczej uderzymy cię pałą państwa. Tucker mówi, że tych sytuacji przemocowych w obecnym świecie jest coraz mniej i pokazuje pewne konkretne dane na to. Jednak mamy mniej wojen statystycznie na świecie, jednak na przykład w kontekście handlu zagranicznego tych barier jest mniej niż było kilka dekad temu. Właśnie te podatki nakładane na handel są niższe, czym innym są podatki
na pracę i tak dalej, ale to też możemy znaleźć. I pokazuje, że jest szereg możliwości, żeby się wydostać. On też jest wielkim zwolennikiem Bitcoina, tych alternatywnych walut, które też dają pewne możliwości wydostania się z tego ciasnego systemu. Dawniej tych możliwości nie było. Musieliśmy wszystko przyjąć tak, jak nam rząd nakazał. Innym myślicielem, który podejmuje temat strategii w ruchu wolnościowym, jest Tom Palmer, to jest akurat znana postać, jeździ często po świecie. To jest gość, który jeździł do Polski jeszcze w latach 80. przewoził kopiarki ze Stanów Zjednoczonych dla polskiej opozycji. Obecnie jest skupiony głównie na tak zwanym trzecim świecie i tam promuje idee wolnościowe. Ale też zdarza się, że przyjedzie do Polski. Był na zaproszenie naszej fundacji w 2013 roku, w grudniu. I on napisał taki ważny esej, The Division of Labor in Libertarian Movement, czyli podział pracy w ruchu wolnościowym, czy też libertariańskim. I on tam pokazuje o tym, że to bardzo dobrze, że kto inny zajmuje się promocją, bardzo dobrze, że kto inny zajmuje się teorią, a jeszcze ktoś inny się zajmuje stroną polityczną. I to nie jest tak, że jedni mają monopol na prawdę i tylko jedni mają monopol na właściwy dobór środków. Róbmy to, na czym jesteśmy dobrzy i współpracujmy ze sobą. Ok, przechodzimy teraz do strony bardziej praktycznej, wystarczy tej teorii. Jak to się robi w Stanach Zjednoczonych? Jak już wspominałem, to jest największa scena wolnościowa. Kraj nie tylko największy ze względu na jego rozmiary geograficzne i demografię, ale to jest również kraj, gdzie te silne przekonania prowolnościowe skupiają dużą część społeczeństwa i istnieje cały czas silny etos kapitalisty, filantropa. Co więcej, cały czas jest tak, że jeśli socjologowie robią badania w Stanach Zjednoczonych i pytają, kto lepiej, komu lepiej powierzyć służbę zdrowia i szereg istotnych elementów życia jednostki, to ludzie odpowiadają lepiej, żebym ja za to zadbał, niż rząd za mnie. Gdzie w Europie te wyniki wyglądają cały czas mocno inaczej. Że jednak wierzy się w to, że za moje zdrowie, za moją edukację i tak dalej powinno wziąć odpowiedzialność państwo. W Stanach Zjednoczonych cały czas większość ludzi, ja nie mówię, że to jest dramatyczna większość, to może być 60-70% mówi, że lepiej, ja wiem lepiej, jak wydać pieniądze na edukację, służbę zdrowia i tak dalej, niż państwo. I jeśli mamy do czynienia z społeczeństwem, które cały czas w to wierzy, to sytuacja jest troszeczkę bardziej sprzyjająca działalności ruchu wolnościowego. Także te instytucje promujące wolność USA są po prostu najsilniejsze na świecie. Ja myślę, że gdyby popatrzeć na to pod kątem finansowym, to być może 90% nawet tych finansów skupionych w ruchu wolnościowym światowym będzie właśnie tam w tej chwili. Ale co jest charakterystyczne dla tego rynku, jest w nim daleko idący podział pracy. Oni odrobili pewne lekcje, w dużej mierze dlatego, że oni po prostu wcześniej zaczęli, tak? I konstytucja jest natchniona takimi myślicielami jak John Locke czy Adam Smith, a więc już ojcowie założyciele mieli w sobie tego ducha wolnościowego. Zresztą pierwsi prezydenci, jak się przypatrzymy wypowiedziom George'a Washingtona czy Jeffersona, to widzimy, że te idee ograniczonego rządu, idee rynku wolnego i konkurencyjnego, to nie było coś i dla tych ludzi dalekiego, wręcz przeciwnie. Chcieli tak zbudować kraj, żeby pluralizm zarówno poglądów, jak i pluralizm na rynku był jak najszerszy. Więc oni się jak gdyby tych wolności uczą o wiele dłużej niż my. Oczywiście to różnie bywa z tą nauką, bo w dużej mierze zapominają też o swoim dziedzictwie. No i to jest trochę tak, jak mówił Walber, to z jednej strony społeczeństwo odchodzi w swojej masie od tych idei. No widzimy, kogo wybiera się w tym momencie na prezydenta, jakie partie zdobywają poparcie. A z drugiej strony ci ludzie, którzy są przekonani do idei wolnościowych, działają coraz skuteczniej. Więc też jest taka profesjonalizacja. Popatrzmy na stronę finansową. Tutaj wymieniłem tylko kilka organizacji.
Największą jest Cato Institute i to jest chyba najbogatszy też think tank libertariański, wolnościowy na świecie. W 2014 roku ich budżet wynosił prawie 30 milionów dolarów. I co jest istotne i pokazuje pewną właściwość, to to, że tak jak partia libertariańska jest nominalnie trzecią partią w Stanach Zjednoczonych, ale ona jest daleko, daleko za drugą partią i zdobywa około 1% w wyborach, jeśli popatrzymy zarówno na prezydenckie, jak i wybory do Senatu czy Izby Reprezentantów, tak ramię think tankowe, czyli organizacyjne, niepolityczne stricte, libertarianizmu, Cato Institute, on nie jest formalnie związany z partią libertariańską, żeby to było jasne, aczkolwiek głosi podobne idee, powiedzmy sobie szczerze, jest o wiele bliżej tej czołówki. Największym tutaj think tankiem w Stanach Zjednoczonych jest Brookings Institution, drugim będzie Heritage Foundation, który jest bardziej konserwatywny, Brookings jest taki bardziej centrolewicowy. Ich budżety nie są 10 razy większe od Cato, ale może 30-40, może 50% większe. Więc to nie są lata świetne, tak jak w przypadku politycznego wymiaru. Atlas to jest taka organizacja, która wspiera małe i średnie organizacje wolnościowe na całym świecie poprzez granty, poprzez drukowanie książek, wysyłanie tych książek. Ich misja jest typowo międzynarodowa, oni się nie skupiają na rynku amerykańskim, ale są ze Stanów Zjednoczonych, dzięki temu mają dostęp do sponsorów amerykańskich głównie. I ich budżet to w 2013 roku było prawie 11,5 miliona. ARI to jest, nie jest to stricte libertariańska organizacja, tylko obiektywistyczna, to jest Ayn Rand Institute. Związane, tak jak sama nazwa wskazuje, z tą pisarką Ayn Rand. Tam było ponad 10 milionów dolarów w 2013 roku. Mises Institute jest typowo edukacyjny, nie zajmuje się lobbyingiem politycznym. Tak jak na przykład Cato organizuje w Waszyngtonie briefingi na temat jakiejś tam ustawy i mówią, czy ta ustawa jest zła, bo to i tamto, trzeba w niej poprawić te kwestie. Mises się tym nie zajmuje, Mises się zajmuje typowo teorią ekonomii i teorią też kwestiami filozoficznymi. Jest o wiele bardziej, że tak powiem, filozoficzno-ekonomiczny, ale to też jest organizacja, która ma całkiem dobry budżet, prawie 5 milionów dolarów i ostatnio był opublikowany przez jeden z uniwersytetów ranking think tanków i ich wpływu na intelektualistów, na media i tak dalej, to wszystko było zsumowane. Mises Institute świetnie wypadł, na 9 miejscu, gdzie inne organizacje na podobnych miejscach miały budżety po 20-30 milionów dolarów. Oni potrafią z 5 milionami dolarów zrobić o wiele więcej niż wiele organizacji, które mają 20 milionów. FEE to jest typowo edukacyjna organizacja Foundation for Economic Education i oni zebrali po ponad 3 miliony. Żeby zestawić z Polską, to u nas najbogatszym wolnorynkowym think tankiem jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, założony przez Leszka Balcerowicza, które znajduje sponsorów głównie dzięki koneksjom profesora Balcerowicza i ich budżet to będzie oscylował w okolicach 100 tysięcy dolarów. Gdzie ja miałem rozmowę kiedyś z działaczem jednego z mniejszych think tanków stanowych z... jak się nazywa ten stan, gdzie się produkuje ziemniaki? Nie. Idaho, Utah. Idaho. Think tank stanowy z Idaho, tam są te wszystkie, prawda, te ghost town, miasta niezamieszkałe, to jest typowo rolniczy, bardzo słabo zaludniony stan. I on mi się żali, mówi, nasz think tank, to on tak cienko wszędzie, mamy śmieszny budżet. W zeszłym roku milion dolarów tylko budżetu. Ja mówię, no, że u nas jak wszystkie, zbierzemy wszystkie wolnorynkowe think tanki do kupy, to może będzie 1/8 tego. Także tak wygląda ta skala. No, ale Polska jest też dużo mniejsza, tam nie trzeba to powiedzieć, nie? No tak, ale mówię o tym stanowym Idaho, nie? Gdzie stan ma, ja nie wiem, ale może 2 miliony mieszkańców? Ale czy zbierają tylko pieniądze od tego stanu, czy z całej Ameryki? No myślę, że niekoniecznie z całej Ameryki, bo oni się zajmują tylko stanowymi problemami. Więc może być różnie. Tutaj jest na slajdzie maszyna do kawy. Dlaczego? To ma związek z tym gościem. Kto zna tego gościa?
O, Radek zna. To jest sędzia Napolitano, który już nie pracuje jako sędzia. Pracował dobrych 10-15 lat temu. Był dosyć wysoko w sądzie najwyższym stanu New Jersey, bodajże. I sędzia Napolitano jest obecnie osobowością medialną, bo on prowadził swój program Fox News, ma też swój internetowy program. Sporo pisze, publikuje. Jest typową medialną postacią, nie związaną bezpośrednio z żadnym think tankiem czy z żadną partią. Ale pokazałem tą maszynę do kawy dlatego, że będąc w Instytucie Misesa w Alabamie, miałem okazję tam być na takiej kwarendzie bibliotecznej przez prawie miesiąc. Właśnie oni posiadali ten taki fajny zestaw do robienia kawy. No i kiedyś rozmawiamy i pytam ich, gdzie taki zestaw kupili, czy skąd taki pomysł. I mówią, no, że to oni tego nie kupili, tylko George Napolitano im prezentował. Bo mieli taki mały beznadziejny wcześniej i jak zrobił sobie kawę, no to nas wyśmiał i powiedział, że nas prezentuje tę maszynę do kawy. To pokazuje też, że na ich rynku wolnościowym to się przenika. Gościu, który jest osobowością medialną, świetne ma kontakty w Mises Institute, organizacji stricte edukacyjnej, która nie jest nawet do mediów za bardzo zapraszana, może tam bardziej lokalnych. I on im kupuje zestaw do kawy, czyli muszą mieć dobre, bardzo dobre, przyjazne, partnerskie relacje. Zresztą sędzia Napolitano też jest jednym ze sponsorów. To jest tak, że u nas by to było pewnie nie do pomyślenia, żeby, nie wiem, osoba, która jest osobowością medialną, czy jest jakimś znanym intelektualistą, żeby sponsorowała aktywnie dane organizacje w Stanach, jak najbardziej. Do tego stopnia, że na przykład, teraz przejdziemy do tego, ten gość, Ron Paul, trzykrotny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, dwa razy tylko w ramach Partii Republikańskiej, raz z Partii Libertariańskiej. On też jest sponsorem na przykład Mises Institute. Tom Palmer jest jednym z głównych sponsorów Students for Liberty. Ci goście oczywiście mają pewne dochody, które to umożliwiają, ale jest duża współpraca. A czemu pokazałem tutaj Rona Paula? Dlatego, że polityka ma duże znaczenie. I co prawda, być może ta partia stricte wolnościowa nie ma zbytnich sukcesów, bo 1%, czy ostatnio Gary Johnson troszeczkę poprawił, mieli 1,7%, to jest daleko od tego, co byłoby zadowalające. To jednak pamiętajmy, że są wolnościowcy w Partii Republikańskiej. Niektórzy tak bezkompromisowi jak ten gość, to nie jest gość, który stępił swoje ostre poglądów dlatego, że był w Partii Republikańskiej. To też ma związek z tym, że struktura polityczna jest troszeczkę inna w Stanach i mają wreszcie te JOWY, tak? Mają zdecentralizowaną strukturę partyjną, strukturę polityczną i jeśli ten gość, mając bardzo radykalne, powiedzmy szczerze, libertariańskie poglądy, prawicowo-libertariańskie poglądy, wygrywa w swoim county, hrabstwie, w swoim okręgu wyborczym pod Houston, to nikt go nie tknie w Partii Republikańskiej, bo oni mogliby powiedzieć mu, dziękujemy Ci Ronie Paulu, wystawiamy innego gościa, to on przyjdzie i tak wygra w tym okręgu. Ale nie o tym miałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, jak decyzja Rona Paula, to był koniec 2006 roku, kiedy on zdecydował, że będzie brał udział w prawyborach republikańskich. I przedstawił swój program. Miał bardzo mądrych ludzi w swoim sztabie, którzy skorzystali z dobrodziejstw, które daje internet. Kiedy ludzie się dowiedzieli, że gości o takich poglądach, czyli end the Fed, żeby zamknąć rezerwę federalną, żeby zamknąć bank centralny amerykański, żeby skończyć z wojnami zagranicznymi, żeby radykalnie obniżyć podatki, dosłownie tnąc budżet, zostawiając 1/4 tego budżetu, żeby uwolnić handel i tak dalej, że ten gościu jest kandydatem na kandydata w Partii Republikańskiej, zaczęło robić bardzo głośno o nim i powstał oddolny ruch, spontaniczny oddolny ruch. Ten gość nawet nie wiedział, kto zbiera pieniądze dla niego. Jest nawet taki film For Liberty, można na YouTubie zobaczyć.
polecam, działacie w partii, więc pokażę wam, jak można robić dobrą kampanię oddolną. Robić. Oni nawet jej nie robili, ona się sama robiła. Także ten film pokazuje kampanię z 2008 roku. W 2012 roku było jeszcze o nim. I przecież na kanwie popularności Rona Paula powstał Students for Liberty, bo to mówiłem, 2007, przełom 7 i 8 roku, powstało wiele różnych inicjatyw, które nie są polityczne nawet, ale on od początku mówił, że jego głównym zadaniem jest promowanie wolności. On wie, że nie zostanie prezydentem, bo pewnych barier nie da się pokonać, pewnych lobby nie da się pokonać, klanów i tak dalej. Wiadomo, że był na przykład w prawyborach Partii Republikańskiej w niektórych Stanach był źle traktowany i niekoniecznie były to uczciwe prawybory. Ale jego przesłanie zdecydowanie odbiło się szerokim echem. I to jest jedna z tych rzeczy, którą może dać wolnościowa polityka. Taki polityk, jeśli jest charyzmatyczny, tak jak Ron Paul, jeśli powiedzmy sobie szczerze, ludzie żyją polityką, więc łatwiej dotrzeć do szerokich mas, mając takiego polityka, niż mając Cato Institute, ale nie może być też tak, że jest tylko polityka, nie ma Cato Institute. To wszystko są naczynia połączone. Zrobił bardzo dużo dobrego. I amerykański ruch wolnościowy porównałbym do takich drzwi obrotowych. Ale one są rzeczywiście obrotowe, tak? Czyli te segmenty ze sobą współpracują. Jeden z drugim, wszystkie wiedzą, że są potrzebne. Nie jest tak, że jeden mówi drugiemu, nie jesteście potrzebni. I na sukces Rona Paula pracowali różni ludzie. I think tanki, i organizacje oddolne, i wolnościowe media, które gdzieś tam działają w internecie, w lokalnych społecznościach. Niekoniecznie nawet jego sztab. To wszystko zaczęło działać. A mam czasami wrażenie, że w Polsce te drzwi są zablokowane i ci, którzy są w tym przedziale politycznym, zostają w tym przedziale politycznym, ci, którzy są w przedziale NGO, zostają w tym przedziale i to się nie kręci. A jak to działa w Polsce? W Polsce mamy te tradycje wolnościowe, oczywiście mam tu na myśli aktywizm, tak? Działalność. One są bardzo młode, bo to jest zaledwie 25 lat, 26 być może. Jest Centrum Adama Smitha, które powstało w 1989 roku, no to będzie 27 w tym roku lat. Jest Unia Polityki Realnej, która powstała chyba w 90 roku. Albo 91, no. Wydaje się, że w 90 roku. Bo 90. Jest Unia Polityki Realnej, czyli mamy jeden think tank, jedną partię i tak naprawdę do 2000 roku nic się nie działo. Dopiero w 2000 roku powstał Pafere, powstał Koliber. Pafere to jako taki edukacyjny think tank, Koliber jako oddolne zrzeszenie młodych, konserwatywnych liberałów. W 2003 powstał Instytut Misesa, w 2005 Instytut Globalizacji. Potem mamy Stowarzyszenie Libertariańskie, to już w ogóle jest jakiś 2012-2013 rok. Moja fundacja to jest 2012 rok. Jakie mamy jeszcze? Republikanie to chyba jest 2010 fundacja, tak? Potem mamy Stowarzyszenie Republikańskie 2013. For powstał w 2007 albo 2008. Sobieskiego to nie jest wolnościowa organizacja gojąca. Także to w zasadzie to rozkwit tych organizacji to jest ostatnie 15 lat, bo wcześniej to był tylko UP i Centrum Adama Smitha. W zasadzie Warsaw Interface Institute to jest 2013 rok albo 2014, więc ZPP też jakieś 2008 czy 2009. To wszystko się w tej chwili na naszych oczach rozwija. Mamy dużą liczbę instytucji, ale one są w dużej mierze małe i słabe. I to też dotyczy mojej fundacji oczywiście. Ale sposobem na obejście tego może być szeroka koalicyjność. I jeśli współpracujemy, to możemy zorientować się, kto jest w czym dobry i zajmować się tymi działkami, w których jesteśmy lepsi, a oddać naszemu partnerowi czy zaprzyjaźnionej organizacji inną działkę, w której ta organizacja jest lepsza. Powstają powoli takie koalicje, na przykład jest Warsaw Coalition Network, ale to też jest troszeczkę animowane przez Amerykanów.
bo oni namawiają nas, żebyśmy takie spotkania robili. One się odbywają w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przychodzi kilku gości, ktoś z Misesa, ktoś od nas, przychodzi z Kolibra człowiek, przychodzi z ZPP, Stowarzyszenie Libertariańskie. I siedzimy i mówimy, co robimy, dyskutujemy nad jakimiś tam projektami i rzeczywiście były ze trzy inicjatywy, które podpisywaliśmy razem. Dotyczyły reakcji na pewne złe ustawy oczywiście. To było jeszcze w czasach Platformy, teraz pewnie też będą jakieś powstawać koalicje, ale to jest jeszcze w zarodku. Naprawdę musi być większa świadomość i to też się bije w piersi, bo to też trochę za to biorę odpowiedzialność. Troszeczkę tego brakuje. Niemniej widzę, że jest szansa, żeby z tego wyjść. Jednak oczywiście są jakieś konflikty pomiędzy niektórymi organizacjami, ale cały czas widzę, że więcej jest koncyliacji i jest więcej pozytywnego nastawienia niż tych konfliktów. I ja myślę, że jakieś personalne spory w ogóle powinny odejść na bok, bo to nie ma większego znaczenia, że Ziutek z tej organizacji się z Markiem z tamtej pogryzł, to nie znaczy, że te organizacje nie mogą razem współpracować, tak? A cały czas wydaje mi się, że u nas jest za dużo tych personalnych sporów i one za bardzo odbijają się na kondycji tego środowiska. Ale polski trzeci sektor jest tak równie słaby jak cały trzeci sektor w Polsce. A może jest silniejszy tym, że jest bardzo niezależny, jeśli chodzi o finansowanie, bo polski trzeci sektor nie bierze publicznych pieniędzy. Ci ludzie autentycznie z pasji to robią. Ja podejrzewam, że gdyby większość ludzi robi to z pasji. Podejrzewam, że gdyby odciąć od finansowania niektóre progresywne organizacje, którym jest łatwiej dostać te pieniądze, było przynajmniej, może coś się zmieni w tej chwili, to tam być może połowa wypadła z tych organizacji. Bo i to nie mówię tylko o lewicy. Znam organizacje na prawicy, nie konserwatywno-liberalnej, żeby była jasność, których panuje styl myślenia taki. Sprawdźmy, na co daje Unia granty, to pod to napiszemy projekt. Czyli to nie jest myślenie, że chcę zrobić to i tamto i mam taką ideę, jestem bardzo przekonany, że to jest właściwe i pod projekt, mam projekt i potem idę szukać sponsorów, tylko sprawdzam, na co Unia daje granty i ja się dopasuję do tego. I są takie organizacje też na prawicy polskiej, tylko niekoniecznie tej wolnorynkowej, które coś takiego uprawiają. Myślę, że część tych organizacji teraz czekają bardzo tłuste czasy, nie? Bo rządząca partia nie mówi o odcięciu finansowania, mówi o przesunięciu bajki z lewej na prawo. I na pewno pojawią się teraz większe pieniądze pośród niektórych organizacji. Partie wolnościowe. Mamy dużo tych partii w Polsce, bo z tego co wiem, to jest tak. Unia Polityki Realnej, wasza partia, Kongres Nowej Prawicy, partia Korwin i jeszcze była partia republikańska, ale już chyba nie ma, tak? To mnie zakładał. Aha, jeszcze mają libertarianie. Korwinów to jest już cztery. Tak. Czyli mamy pięć partii prawoskrętno-wolnościowych, tak je nazwijmy szeroko. Może libertariańska jest największa prawoskrętna, ale tam chyba mają i takich, i takich. Czyli pięć partii wolnościowych. No to jest dosyć dużo. No i chyba też problemem jest takie odseparowanie w dużej mierze tych partii od zaplecza merytorycznego. To znaczy wydaje się, że w niektórych partiach jest takie podejście, że my wiemy wszystko lepiej i nie będziemy rozmawiać z żadnymi organizacjami społecznymi, organizacjami niezależnymi od polityki, bo przecież to i nam będą mówić. My tu lepiej wiemy, jak te reformy przeprowadzić. I wydaje mi się, że trochę brakuje tego takiego podejścia otwartego na współpracę. Ale optymizmem może napawać dynamika wzrostu. Jest bardzo duża, jest, powiedzmy sobie szczerze, ten ruch wolnościowy polski to jest najsilniejszy ruch wolnościowy w kontynentalnej Europie w tej chwili. Proszę? Nie, wydaje mi się, że jest najsilniejszy. Ja nie mówię, że jest najskuteczniejszy. Najsilniejszy pod kątem dynamiki wzrostu. I pod kątem liczby osób w to zaangażowanych. Ponieważ mamy dużo organizacji, ja myślę, że tych pozarządowych będzie około 15 co najmniej, 5 wolnościowych partii politycznych. Mamy nawet członków parlamentu, w Sejmie jest między 3 a 6 wolnościowców, to zależy jak ich traktujemy. 3 takich hardkorowych to mamy libertarian, a powiedzmy 6-7 mamy
wolnorynkowców, takich z prawdziwego zdarzenia. Mamy 4 europosłów, którzy są wolnościowi, więc coś się zmienia, tak? Na plus. Pytanie, czy to ten moment, w którym udaje się powoli przebić tą szklaną, ten szklany sufit w polityce, czy wykorzystamy go, czy go zmarnujemy i za 4 lata znowu będzie zero. Oby tak nie było. Oby tak nie było, ale to też jest też wasza praca tutaj. Ale to jest praca nas wszystkich, bo drzwi obrotowe. Drzwi obrotowe. Ludzie będą głosować na wolnościowców, kiedy będą rozumieli, czym jest wolność. A będą rozumieli, czym jest wolność, nie tylko oglądając politykę, ale przede wszystkim edukując się, nie? Do tego. Więc jest duża dynamika, tylko no właśnie, jesteśmy krajem, który ma to cały sektor rozproszony zupełnie. Możemy się uczyć, wbrew pozorom, od takich krajów jak Litwa. Na Litwie jest jeden, ale bardzo silny wolnościowy think tank, nazywa się Lithuanian Free Market Institute, Litewski Instytut Wolnego Rynku. On też ma tą przewagę, że oni powstali wcześniej, w 90 roku i chyba lepiej wykorzystali swój czas niż Centrum Adama Smitha, mam takie wrażenie. Stali się głównym orędownikiem wolnego rynku i też przedsiębiorców na Litwie. I ich budżet jest kilkukrotnie większy niż budżet Foru, czyli Polskiego Energetycznego, a Litwa to jest kraj, który wygląda jak 2 województwa polskie. Oni mają budżet bodajże około 2 milionów dolarów. Sponsorów takich jak Coca-Cola, Siemens, ale też małych przedsiębiorców. I robią świetne rzeczy, też wpływają na politykę. W Partii Liberalnej Litewskiej między innymi jest gość, który był prezesem tego think tanku i obecnie jest merem Wilna, a wcześniej był ministrem sprawiedliwości na Litwie. To nie jest partia jakaś wiodąca, ale dostaje tak średnio 7-10% w wyborach. Jest tam silne skrzydło klasycznie liberalne, właśnie takie wolnorynkowe. Nic z tego by nie było, gdyby nie Lithuanian Free Market Institute i ich silne zaangażowanie. Zresztą oni organizują z Atlasem amerykańskim szkolenia dla wolnościowców w Europie. I te szkolenia się najczęściej w Wilnie odbywają. Także jest ciekawe, że organizacja z tak małego kraju stanowi bardzo pozytywny przykład działania na rzecz wolności w całej Europie. Ale też są dobre organizacje silne w Czechach, takie jak Liberalny Instytut albo jest coś jak Cerbro Instytut, który jest również szkołą, to jest prywatna szkoła cała. Tam uczą austriackiej szkoły ekonomii, uczą filozofii politycznej z dużym naciskiem na klasycznie liberalne idee. Zresztą, o czym my mówimy, Václav Klaus, który był prezydentem Czech, to jest człowiek wychowany na tych ideach. Człowiek, który znał się z Hayekiem, znaczy spotkał się. I jeszcze kiedy był nauczycielem akademickim, uczył właśnie w oparciu o te teksty. To jest człowiek, któremu te idee są bardzo bliskie. Ja nie mówię, że Václav Klaus zrobił wszystko idealnie w swojej karierze, nie będę bronił, natomiast ewidentnie jest to polityk dużego formatu, najbliższy tym ideom spośród tych wszystkich polityków, których widziała Europa Środkowa. Także małe kraje, Czechy, Litwa, a można się wiele nauczyć. Oczywiście Polska też stoi bardzo dobrze w porównaniu z takimi krajami jak Francja. We Francji nie ma niczego. Dosłownie cytując Kononowicza, nie ma żadnych polityków wolnościowych, nie ma praktycznie żadnych organizacji. A słowo wolny rynek jest wyklęte powszechnie. Kapitalizm to można chyba dostać po guzinę za takie słowa na ulicy. Powszechnie znienawidzony. To zarówno wśród narodowców od Le Pen, centrystów, degolistów, już nie wspominając o lewicy. To są znienawidzone słowa, znienawidzone idee i nie widzę przyszłości dla Francji, powiem szczerze. Więc okej, okay. To jeśli chodzi o miejsce Polski. Wreszcie Fundacja Wolności Przedsiębiorczości. Co my robimy? Wow, już mówię godzinę 15 minut. Zaczęliśmy działalność w 2012 roku. Nasze wiodące projekty to Polsko-Amerykańska Akademia Liderów. Zachęcam, już była 7 edycja, zaczynamy niedługo rekrutację na 8. To jest po prostu szkoła młodych liderów społecznych i politycznych. Mamy tam kurs polityczny dla przyszłych polityków, albo nawet dla obecnych polityków, którzy chcą się dokształcić, między innymi z prowadzenia kampanii wyborczych. To są zajęcia w Warszawie, 4 spotkania, 2 weekendy. To będzie w maju, więc zapraszam. Tradycyjnie zniżka dla KNP 10%, Zbyszek
zawsze rozsyła maila i myślę, że tym razem też tak będzie przy rekrutacji. Mam nadzieję, że dotrą do całej Polski. Mamy też kurs obywatelski dla tych ludzi, którzy chcą działać w organizacjach pozarządowych. I taki kurs teoretyczny online, gdzie uczymy austriackiej ekonomii, filozofii polityki, uczymy też etyki. Bo myślę, że to jest też istotne, żeby nie tylko działać dlatego, że coś jest skuteczne, ale trzeba też działać dlatego, że coś jest zwyczajnie dobre. Poza tym mamy taką Akademię Młodych Przedsiębiorców. Sama nazwa wskazuje, o co chodzi. Chodzi o ludzi, którzy chcą zacząć działać w biznesie, otwierać małe firmy. Tam zapraszamy przedsiębiorców, ale takich, którzy zaczęli biznesy od zera. Nie zapraszamy menedżerów w banku, tylko tych ludzi, którzy zaczęli od straganu, a obecnie mają na przykład 3 sklepy. Robimy też małe projekty, jak zjazd wolnościowy. Robimy też serial Wolność pod ostrzałem. Jak ktoś nie widział, zachęcam, na YouTubie można to obejrzeć. Zrobiliśmy jedną serię 10-odcinkową plus jeden dodatkowy odcinek o wolności słowa. Z tej działalności wideo, filmowej, ja już zapowiadam, że w przyszłym roku będzie, przepraszam, w tym roku, produkujemy film o krakowskiej szkole ekonomicznej. To jest zapomniany temat, ale może takie nazwiska jak Krzyżanowski, Heidel są niektórym znane i warto je przypomnieć Polakom, tak? Więc powstanie ten film, jedziemy do Krakowa, do Wiednia, będą ciekawe wywiady. Dostaliśmy właśnie od Atlasa Grand, no to powstanie taki dłuższy film, prawie godzinny. Co więcej, planujemy też taki kolejny projekt edukacyjny, ale w Stanach Zjednoczonych. On ma się odbywać w Arizonie, gdzie mam zaprzyjaźnione organizacje takie jak Goldwater Institute i Language of Liberty Institute. Chcemy wysyłać grupę Polaków, na początku to będzie 8 osób, na jeden semestr. To będzie połączenie stażu, głównie w think tankach, też w biurach kongresmenów, również w firmach prywatnych. To będą różne propozycje stażowe, będą nawiązywały do idei wolnościowych w dużej mierze. Do tego będzie kurs edukacyjny Ekonomia Polityka i będzie też jakby ekwiwalent turystyczny, różnego rodzaju wycieczki. Taki zwarty 3-miesięczny projekt, będzie nazywał projekt Arizona i zaczynamy od jesieni tego roku. Jak dobrze pójdzie, to zaczniemy też rekrutację na wiosnę. Także to są te największe plany na przyszłość i my jesteśmy taką organizacją, która mówi wprost, że zajmujemy się edukacją wolnorynkową i nie mamy na razie, przynajmniej na razie, nie mamy takich ambicji, żeby lobbować. Nie jesteśmy Forum Obywatelskiego Rozwoju i nie mamy takich ani możliwości ludzkich, ani finansowych, żeby jeździć do Sejmu i robić wysłuchania publiczne. Jeśli ktoś to robi, to bardzo dobrze i popieram to, ale my tego nie robimy. My się skupiamy na edukacji, na szlifowaniu nowych przywódców społecznych, politycznych, na tej edukacji ekonomicznej, bo tutaj jest dużo do zrobienia. I właśnie podział zadań fundacji też jest taki, że czym innym się zajmuje wiceprezes Marcin Chmielowski, on jest szefem Akademii Młodych Przedsiębiorców, on jest też wiodącą twarzą w mediach naszą, on jest o wiele częściej niż ja w mediach, jest bardziej znany, rozpoznawalny, prowadzi Wolność pod ostrzałem. Ja się zajmuję w dużej mierze takimi poza kuluarowymi rzeczami, jak na przykład załatwianie sponsorów, załatwianie nowych projektów, wymyślanie nowych projektów, różnego rodzaju działania koalicyjne. Także on jest bardziej tym frontmanem, a jestem tym, który... Szarą eminencją. Tak, działa bardziej w kuluarach. Mamy też ludzi, którzy się zajmują typowo na przykład produkcją wideo, Kamil Przespólewski. Mamy człowieka, który jest odpowiedzialny za PR, za Facebooka, za te media społecznościowe. Współpracujemy z szeregiem ludzi przy konkretnych projektach, na przykład przy Akademii, Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Współpracuję z pewnymi ludźmi, z którymi nie współpracuję przy innych projektach, bo wiem, że oni się do tego projektu po prostu nadają, a nie do innego. Więc tak jak jest podział zadań w ruchu wolnościowym, tak też jest w tej najmniejszej komórce podział zadań, ale wy o tym wiecie, bo też dzielicie się w Kongresie Nowej Prawicy z różnymi zadaniami i nie jest tak, że ktoś jak wszystko robi, nie? No, powiedziałbym, nie, skromnie, no żartuję. Jeszcze tak, no wszędzie jest organizacja. No, tak. Porozmawiamy później. O tabliczkach, paru innych rzeczach. Także jeśli chodzi o uczęszczenie, no to...
Też zależy nam na tym, żeby wprowadzać, może to za duże słowo, ale taką nową jakość pod kątem właśnie koncyliacyjności i koalicyjności. Nie szukamy sobie wrogów, nie mamy żadnych wrogów de facto w ruchu wolnościowym. Robimy różne projekty z różnymi ludźmi i z Language of Liberty Institute w Krakowie. Jeszcze nie byliśmy zarejestrowani, szukaliśmy partnera, który pomógłby nam znaleźć salę szkoleniową. To współpracowaliśmy z Instytutem Piotra Skargi, takim bardzo konserwatywnym, bo oni mi powiedzieli, że bardzo chętnie zapraszają, dadzą nam salę szkoleniową, nie ma problemu. Zrobiliśmy to z nimi. Przy zjeździe wolnościowym współpracowaliśmy z Forum Obywatelskiego Rozwoju, które jest jakby z innej części sceny. Aczkolwiek wysłali bardzo ciekawych prelegentów i absolutnie dobrze się z nimi współpracowało. Też organizowaliśmy taką konferencję European Students for Liberty w Krakowie w 2013 roku właśnie z ISFL-em. Współpracowaliśmy z Instytutem Misesa w wielu projektach. ZPP to jest chyba jeden z naszych najlepszych partnerów. ZPP przy Akademii Młodych Przedsiębiorców współpracujemy. Oni też na przykład nam te przyjazne relacje na przykład poskutkowały tym, że robiąc serial Wolność pod Ostrzałem w Warszawie, nie musieliśmy płacić dużych pieniędzy za wynajem sali do nagrywania, tylko ZPP nam swoją salę konferencyjną użyczyło bezpłatnie. Nasz wiceprezes Marcin Chmielowski też na przykład kiedyś robił taką serię wykładów dla partii Korwin, ale też miał wykłady dla partii Kongres Nowej Prawicy. Także tutaj też nie ma jakiegoś zacietrzewienia, że tylko na przykład z jednymi robimy coś. Aczkolwiek my jesteśmy niepolityczni, więc przyjazne stosunki też nie znaczą, że tam się upolityczniamy. Więc staramy się tutaj bardzo tak koalicyjnie działać. O Skolibrem dużo robimy, tu nie wspomniałem. A jest Kasjan, szef katowickiego oddziału. Ja sam się wywodzę z Kolibra, byłem tam i w strukturach centralnych i katowickich. Kolibra to jest bardzo bliski partner i jest to współorganizator Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Teraz robimy taki projekt wspólnie w Krakowie o filozofii polityki, seria pięciu wykładów. I tutaj bez Kolibra Kraków by się w ogóle nie ubyło. Plany na przyszłość to już wspomniałem, projekt Arizona, film i kontynuujemy te projekty. Polsko-Amerykańska Akademia Liderów, Akademia Młodych Przedsiębiorców. Będzie zjazd wolnościowy, zapraszam, bo to ma być takie miejsce, gdzie się spotkają wolnościowcy z Fundacji, z Kolibra, z KNP, Korwina. To ma być takie miejsce, gdzie będzie ktoś z Foru, gdzie będzie ktoś z Republikanów. I czemu nie możemy wszyscy razem przyjechać? I ja też staramy się zapraszać ludzi z różnych organizacji do tego, żeby tam zrobić jakieś prelekcje i żeby się integrować, bo integracja też jest ważna. Podsumowując, promocja to nie tylko nauka, to pewnego rodzaju sztuka, bardziej umiejętność niż konkretna wiedza, ale nie będzie dobrej promocji bez dobrego kontentu, czyli zawartości merytorycznej, bo jeśli nie mamy czego sprzedać, to bez sensu, ale my mamy tą przewagę, że idee wolnościowe są ciekawe i są dobre, sprzyjają rozwojowi jednostki. Co więcej, czego możemy się nauczyć jako polska scena? No to już wspominałem, że właśnie ta kwestia współpracy między organizacjami, żeby te drzwi obrotowe nie były zacięte, żeby je odblokować. One już są, tylko musimy je odblokować. Uczymy się od Litwinów, od Czechów. Niekoniecznie od razu od Amerykanów, bo tam są inne realia, inna historia. Jeśli możemy oczywiście czegoś nauczyć od nich, to jak najbardziej. Natomiast nie zamykajmy się, nie? Na to, że my wiemy lepiej i nie będziemy w ogóle z nikim współpracować, bo mamy tutaj swoje lepsze idee. Czy możemy jakieś wyciągnąć wnioski z przeszłości? No myślę, że tak. Jest szereg takich kwestii. Możemy popatrzeć na to, jeśli jesteśmy partią wolnościową, możemy popatrzeć, co się działo z Libertarian Party i czy na przykład bardzo egzotyczne sojusze służą. Czy na przykład też to podejście takie bardzo ortodoksyjne, czy ono na dłuższą metę działa, czy niekoniecznie. Wyciągajmy wnioski z innych przykładów, z historii i mam po prostu nadzieję, że ta scena wolnościowa, ten ruch będzie rósł,
bo to jest ten ruch, który służy Polakom, tak? Jeśli Polska będzie bardziej wolnym krajem i w sensie ekonomicznym, i w sensie wolności obywatelskich, to będzie się ludziom tutaj lepiej żyło. I po to wszyscy działamy, bo wiem, że tutaj są wielu działaczy na sali, żeby Polakom się lepiej żyło. I ja też działam w mojej organizacji, nie tylko dlatego, że mam taką pasję, oczywiście w dużej mierze dlatego, ale też tą pasję mam dlatego, że chcę zmieniać tą Polskę w takim zakresie, w jakim mogę ją zmieniać. I wy też działacie po to. Więc musimy być też przekonani o tym, że jest to słuszne. Bez tego przekonania nic nie będzie, ale myślę, że pod tym kątem jest nieźle. Po prostu musimy poprawić koalicyjność, komunikację, wyciągnąć pewne wnioski. No i życzę zarówno ruchowi wolnościowemu, jak i waszej partii, żeby jak najlepiej. Bo tak jak wspomniałem, to będzie z korzyścią dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Może tak tytułem zakończenia, dziękujemy bardzo naszemu prelegentowi. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu, jak i zaprosić na kolejne spotkanie z tego cyklu. 3 lutego gościć będziemy Norberta Stanzoka z wykładem Prawica kontra Lewica, czy ten podział, kontrowersyjny podział, taki jest tytuł. Natomiast to, o czym wspomniałeś Jacku na początku, mówiąc o Donaldzie Tusku i tak naprawdę o formie w opozycji do treści, która jest oczywiście istotna, natomiast mówiąc o formie, nie można o niej zapominać, bo są to również takie drzwi obrotowe, że piramida, która składa się z wszystkich elementów, a nie tylko z niektórych. I na takie spotkanie dotyczące formy, a nie treści, bo tutaj słuchamy na temat treści, trzeciego będziemy słuchać również na temat treści, natomiast na spotkanie dotyczące formy zapraszam 20 lutego w sobotę, również tutaj, i to spotkanie poprowadzę ja. Dziękuję bardzo. Może są jakieś pytania? Tak. Ja już za długo mówiłem. Ty masz? No tak. Ja mówiłem jakieś niepozycje tego problemu światowego, czy kartu z Litwy. Czy to ma jakiś wpływ na politykę gospodarczą, szczególnie rządów litewskich? Czy ta gospodarka jest jakoś bardziej wolnościowa niż nie nasza? Jest. Troszeczkę. Aczkolwiek tam też są różne rządy. Natomiast do ostatnich wyborów była ta koalicja partii konserwatywnej i liberalnej. Właśnie partia liberalna jest w dużej mierze gdzieś tam pod wpływem tego think tanku. Nie są ze sobą formalnie powiązani i w tej partii też są inni liberałowie, niekoniecznie tacy klasyczni i konserwatywni. Aczkolwiek ten minister sprawiedliwości pewne ustawy przeforsował, które wpłynęły na uwolnienie różnych zawodów. Ale nie znam szczegółów. W każdym razie były pewne rzeczywiście zmiany na Litwie podejmowane dzięki temu wpływowi. Zastanawia mnie wysokość budżetu dwumilionowa, co w świetle dwuwojewódzkowości, że tak powiem, tego kraju, skoro u nas jest 100 tysięcy, ma najbogatsza z organizacji, wprawdzie zatomizowane są te organizacje, ale 2 miliony? To będzie więcej, przepraszam, milion złotych to będzie więcej, to będzie jakieś 250 tysięcy dolarów. No, ale to jest też duża różnica. Nie? Znaczy, czyli to było podane w nie w milionach dolarów, nie ma milionowego budżetu, tylko... Tylko u nas jest 250 tysięcy. U nas jest 250 tysięcy, oni są 2 miliony. Oni mają 2 miliony dolarów, nie złotych. Tego co wiem, to dolara. No, zastanawiam się, że tak powiem... Wojem sponsorów Coca-Cola, to co jest, u nas są deputatu, że się da. My nie mamy sponsorów. Ale u nas są. Bo dopiero Jacek tam powiedział, że się da, teraz już wiemy i dopiero teraz zaczniemy dostać do Coca-Coli, po to no, po prostu. No, u nas są bardzo bogate organizacje w Polsce, ale one nie są wolnorynkowe po prostu. Jak się przyjrzymy... Coca-Cola jest wolnorynkowa. Organizacje zbierane przez Sorosa, to one mają dużo więcej. Nie, moimi kręczkami. Także to nie jest tak, że w Polsce nie ma też organizacji takim dużym, one po prostu nie są wolnorynkowe. No, mam nadzieję, że w ramach przesunięcia Wajchy przestanie się sponsorować hojnie ze środków publicznych takie szkodliwe, rakowe organizacje typu krytyka polityczna. Tak, to tak, wreszcie przynajmniej
Ja, no nie łudźmy się, etatyści z PiS-u, no bynajmniej nie jesteśmy ich wymarzonym celem, żeby nam dawać, ale przynajmniej może takie rakotwory typu krytyka przestaną dostawać. Ja myślę, że przestaną ich finansować, ale myślę, że inne organizacje typu Instytut Sobieskiego i Jagielloński, to takie zbliżone do PiS-u, one dostaną dużo pieniędzy. Nie będzie obcięcia finansowania nie. Potem zmieni się rząd i znowu zostanie to przesunięte. I to jest ten problem, nie? To czyli trzeba wskoczyć w ten rząd i zapobiec, aby nigdy więcej tego typu byty, jak krytyka polityczna, już więcej nic nigdy nie dostała. Dlatego może te nowe, bezczelne nakłady dzieł Lenina, które tam ponownie prowokacyjnie wydali, może za sprzedaż makulatury, bo nie wierzę, żeby to ktokolwiek przytomny kupił, to może za to jeszcze pożyją, zrobią sobie jakieś herbatki. Jak Marian powiedział, tak, że marksista od antysocjalisty myśli tym, że jeden czytał Marksa, a drugi go zrozumiał. Jeszcze są jakieś pytania? Tak. Jeżeli my jesteśmy tym skrzydłem, powiedzmy, wykonawczym. Politycznym? Politycznym, tak. To pytanie jest takie, czy te organizacje, powiedzmy, mają w Polsce jakieś projekty ustaw, nie wiem, z jednej strony, czy jakieś prawa, a z drugiej strony jakieś opracowane metody właśnie, jak to promować w społeczeństwie, to jest druga sprawa. Bo jeżeli mamy być typowo wykonawczym, politycznym skrzydłem, to jeżeli mamy połączyć te siły, no to po co my mamy się tym zajmować? My możemy to wykonywać, a moglibyśmy to czerpać właśnie z tych organizacji. Oczywiście pod tym względem nie jesteśmy aż tak rozwinięci, jak na przykład w Stanach są, z analizą wszystkich praktycznie ustaw i wszystkich aktów normatywnych. Aczkolwiek takie analizy pojawiają się i tutaj na przykład Fundacja Republikańska choćby deregulacja Gowina, to nie jest pomysł Gowina, z którym on się nagle wybrano i uznał, o, zdereguluje rynek, tylko inspirował się, bardzo dobrze, nie mam nic mówiąc, inspirował się pracą ekspertów Fundacji Republikańskiej, która pierwsza podjęła ten temat. I oni dużo pracy robią pod tym kątem. Form też pewne projekty ma, również ustosunkowuje się do pewnych ustaw. Na przykład bardzo ostro sprzeciwiał się nacjonalizacji pieniędzy zabranych przez ZUS z OFE. I to było bardzo według mnie słuszne działanie, tym bardziej, że brakowało takiej opozycji silnej w parlamencie. Znaczy byli ludzie głosowali przeciwko, ale tak do końca chyba nie byli przekonani, dlaczego głosują przeciwko. Tutaj Form mocno działał przeciwko temu skokowi na kasę przez Platformę totalnemu. To też było niezłe, bo pokazało, że oni nie są jednak tacy bardzo platformerzy, jak niektórym się wydawało. Aczkolwiek myślę, że tego jest cały czas za mało, tak? Ale jestem optymistą, że jeśli te think tanki będą się rozwijać, to będzie coraz więcej tego zaplecza. Jeśli na przykład w waszej partii uda się wprowadzić więcej posłów, to oni będą mogli liczyć na, jeśli będą chcieli oczywiście, będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne tych organizacji. Może wcześniej może. Trybunał Konstytucyjny klepnął w imię stabilizacji finansowej państwa tą kradzież pieniędzy z OFE. To też świadczy tak, tak. O nich. Natomiast często słyszymy z ust polityków i to i PiS-u, i Platformy, i jeszcze innych, że żeby wzmocnić organizacje trzeciego sektora, należy je finansować publicznie i potrzebują, więc słyszymy to, nie? Że budżety partyjne powinny w większym stopniu iść gdzieś tam do tych think tanków partyjnych. I uważam, że to nie jest dobrze, bo jeśli jest think tank stricte partyjny, to traci krytyczne podejście, tak? Na przykład mówią o tym IEA, oni wiele zrobili dla Thatcher, ale były takie miejsca, w których się nie zgadzali z niektórymi, z niektórymi politykami i ustawami robionymi przez tamten rząd. Jeśli dana organizacja jest stricte powiązana z partią, z jakiegoś automatu finansowana, to może właśnie ten krytyczny namysł gdzieś się zagubić i nie podzielam tego. Na przykład w Stanach to nie jest tak. Heritage Foundation nie leci na pasku republikanów. Zdarzyło im się krytykować. Jasne, że byli o wiele bardziej przychylni republikanom niż demokratom, ale to raczej oni wpływali na republikanów niż republikanie na nich. To działa w tą stronę. Z
Znaczy, jeżeli chodzi o samą Amerykę, też warto zauważyć, że ordynacja wyborcza też determinuje pewne rzeczy. Na przykład partia libertariańska dużo większe ma poparcie w społeczeństwie niż realny wynik, bo tam poparcie tej partii jest między 14-15%, a wynik 1-2. Właśnie dzięki przez to, że są jowy. Tak, i jest też myślenie o tym straconym głosie, prawda? To prawda, i to szczególnie wychodzi wtedy, kiedy w danych okręgach wyborczych nie ma na przykład kandydata demokratów, ponieważ oni się boją jakiegoś tam bardzo dotkliwej porażki, to wolą nie wystawić czasami. Wychodzi libertarian i nagle dostaje 30-40%. To też nie jest realne poparcie, bo wiadomo, część demokratów na złość głosuje, ale... ale manipulacja okręgami wyborczymi do tego dochodzi. Mitt Romney dostał więcej głosów niż Barack Obama, przynajmniej. To jest tak jak poparcie, no bo słowa czeka na sobie. Pomiędzy takim głosem demokratycznym stricte, że kto więcej to wygrywa, kto mniej to przegrywa, a docenieniem jednak tego federalnego systemu, gdzie jednak są ci elektorzy, nie? I to, że na przykład zdobędę w Kalifornii 51% czy 80%, to nie ma znaczenia, bo i tak jest tylko tyle elektorów i jeśli jest 51%, to mam tyle, a jeśli jest 80%, to też mam tyle samo. I po prostu nie mogę całą Kalifornią, która jest bardzo ludna, nie mogę całego wyniku zmienić, nie? No ciekawostka jest taka, że na przykład jeżeli wynik obu dwóch kandydatów jest bardzo zbliżony na prezydenta, to wtedy, że tak powiem, ten wynik demokratycznie jest anulowany i chyba Izba Reprezentantów dokonuje wyboru prezydenta. Trzy razy chyba w historii. Senat. Czy Senat? No ja już to już nie jest aż tak bardzo zagłębiony, ale trzy razy już taka sytuacja była. Co jeszcze pytanie? Nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo.